Witam Was dzisiaj w kolejnym filmie serii o piercingu. Tutaj macie gdzieś dookoła mnie pewnie inne filmy tego typu. Głównie są to filmy na temat danego przekłucia, ale dzisiaj będzie takie ogólne, które zdecydowanie musi być i to jest coś, co wymaga omówienia, dlatego że jest mnóstwo pytań właśnie w tym temacie, czyli ile goi się przekłucie i po czym poznać, że dane przekłucie jest już wygojone, jest wszystko w porządku i bez problemu możecie zmieniać kolczyk. Pamiętajcie, że wymiana kolczyka, tego, który dostaniecie na świeże przekłucie, może nastąpić dopiero po całkowitym wygojeniu. Przy niektórych kolczykach czekamy do wstępnego zagojenia, czyli do zejścia opuchlizny, żeby móc wymienić je na krótszy i to ma ze sobą jakiś konkretny cel, czyli na przykład wymiana kolczyka w języku czy w wardze. Nie mówimy tutaj o całkowitym zagojeniu, tylko właśnie wstępnym zejściu opuchlizny, które następuje przy języku około 10 dniach, przy wardze, przy przekłuciu wargi około po 3 tygodniach. Ale po czym możemy poznać, że dane przekłucie się wygoiło? Przede wszystkim skóra ma swój normalny kolor, nie jest ani trochę zaróżowiona, nie łuszczy się, nic się nie wydobywa z rany, absolutnie nic. No i kiedy pociągniecie, dotkniecie porządnie, jakby mocno kolczyka, no to nie czuć absolutnie żadnego bólu i dyskomfortu. Wtedy wiemy, że jest całkowicie wygojona i nigdy nie jest to czas poniżej tych powiedzmy 5-6 tygodni. Wynika to po prostu z fizjologii naszej skóry, czyli tego, że pełna regeneracja naskórka trwa 28 dni, ale mówimy tutaj w przypadku delikatnego podrażnienia, a nie rany. Tym bardziej nie mówimy w przypadku, kiedy jest tutaj mowa o wytworzeniu się tkanki bliznowej dookoła kolczyka, czyli uformowanie kanału przekłucia. Ten czas zawsze jest dużo dłuższy, nawet jeśli mamy do czynienia z błonami śluzowymi. Nie ma czegoś takiego jak wygojenie się kolczyka w tydzień czy 3 w ogóle. No nie wiem, to są po prostu jakieś totalne farmazony i wynikają po prostu z braku wiedzy. No ale właśnie po to jest ten film. To, co omówiłam przed chwilą, to czynniki, które charakteryzują prawidłowe gojenie się i to, jak właśnie ono wygląda. Ale warto też wspomnieć o tych rzeczach, które sprawiają, że coś się nie może zagoić, że proces gojenia nie może przebiegać prawidłowo i mimo, że czas upływa, to nadal to wszystko nie wygląda tak, jak powinno. Przede wszystkim, jeśli przekłucie wykonane jest źle, zrobione jest pistoletem bądź przez nieprofesjonalną osobę, która nie przestrzega zasad higieny, nie wie technicznie jak przekłuć, zły kąt jest tego przekłucia, jest mnóstwo tych czynników, dla których może być naprawdę źle. Tu są dwa fajne filmy, do których Was odsyłam, które mówią o tym właśnie, o przekłuciu pistoletem. Jeśli nie oglądaliście tego, to koniecznie. I o tym, co się może dziać, jeśli właśnie przekłuje Was amator, czyli jeśli coś będzie nie tak. A tutaj naprawdę całkiem dużo rzeczy niestety może być nie tak, bo dużo osób się podszywa. Uważa, że potrafi, a niestety nie potrafi tego robić prawidłowo. I ja jestem tutaj, żeby Was przed tym właśnie przestrzec. Kolejny czynnik to źle wybrane miejsce, czyli po prostu źle wyznaczone na zbyt małym kawałku skóry, co się często dzieje na przykład przy przekłuciu ucha, tutaj na chrząstce lub przy pępku. Dalej. Zła biżuteria, czyli w ogóle źle dobrany kolczyk. Kolczyki na przykład, wkładanie kolczyków, które nie są kolczykami jakby do piercingu i nadal te, nawet jeśli się zastosuje dobre, z dobrego materiału, o dobrym kształcie, mogą mieć zły rozmiar. Już w ogóle nie mówię o jakichś strasznych kolczykach, które w ogóle są do nosa i są niezakręcane, czyli mają kuleczkę z 2 stron i po prostu to wrasta nam w ciało, albo o kolczykach, które są zapinane motylkiem z tyłu, bo to jest największy dramat, ale nadal stosując kolczyki poprawne, czyli z odpowiedniego materiału, z tytanu czy innych w ogóle dobrych metali, tak, bo to metale, ale też są nie metale, ale to nie o tym w ogóle ten film. Stosując nawet dobry kolczyk, pamiętajcie, że on może mieć złe parametry, czyli być nie o tym kształcie lub nie o tym rozmiarze, czyli być za krótki. Za krótki to jest właśnie najgorsza rzecz, jaka być może. Kolejna sprawa to higiena. Jeśli nawet wszystko jest w porządku, to higiena, jeśli leży, to naprawdę może być źle. Dwa największe błędy, jeśli o to właśnie chodzi, to przede wszystkim dotykanie, po prostu dotykanie miejsca przekłucia, albo łapskami, albo nie łapskami typu, ale dotykanie miejscem przekłucia o innego człowieka, bądź o po prostu poduszkę. Stąd bardzo często biorą się właśnie zakażenia. No i też istotne jest to, czym przemywamy. Chodzi tutaj zdecydowanie nie o wodę utlenioną, nie o żaden spirytus, nie o trybiotyk w ogóle, nie. sól fizjologiczna i octenisept. A to jak to robić, ile to robić i tak dalej, to jest tak długi temat, że będzie z tego oddzielny film. I ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna, a uniemożliwia prawidłowe gojenie się, to zakażenie, które w kółko się ciągnie. Wynika to z tego, że wiele z Was nie wie o tym, że macie właśnie do czynienia z zakażeniem. Charakteryzuje się ono czymś innym zupełnie niż prawidłowy proces gojenia się, ale też nadal coś się przy nim wydobywa. No i o co tutaj chodzi, jak to odróżnić? Krótko mówiąc, limfa wydobywa się z takiego formującego się kanału przekucia i jest oznaką prawidłowego gojenia się. I wygląda ona tak, że jest taka bardzo lepka, żółto-przezroczysta i zasycha dookoła kolczyka, tworząc strupy. I ją właśnie musimy odmaczać i oczyszczać, i to jest w porządku, ale nie jest w porządku, kiedy mamy ropę. Te dwie rzeczy mogą się czasami mylić, ale ropa nigdy nie zasycha, zawsze jest ciągnąca się i często jakby wypływa poprzez naciśnięcie. Przy limfie tego nie mamy. I wtedy mamy też, oczywiście przy tym zakażeniu, przy tej ropie, bo o tym mówię, mamy delikatną bolesność, lekkie zaróżowienie miejsca. Nie musi to być mocne, ale zazwyczaj choć trochę tak właśnie jest. Jeśli taki stan się utrzymuje, trzeba działać antybiotykiem, bo nawet przy prawidłowym gojeniu się, przy prawidłowym kolczyku i wszystkim w ogóle git, nadal to będzie nie postępować do przodu, póki się właśnie nie wygoi problemu, czyli bakterii, które wywołały zakażenie. Teraz oderwałam Maję od pracy, bo ona tutaj w Piercing Kejk pracuje, ale na szczęście zrobiłaś wszystkie zamówienia i mogłam Cię ukryć teraz na chwilę. Bardzo się cieszę, ale słońce nas przepala i nas nie widać, ale będziemy mówić dalej, bo może sobie jakoś z tym poradzę. Dobra, przekucia goją się w bardzo różnym czasie. Maja też wie, jaki ten czas powinien być, nie tylko z doświadczenia, ale musisz wiedzieć dlatego, że przychodzą do nas tutaj ludzie i się pytają. Tak, no i wiadomo. Trzeba mieć to obcykane. Tak. No i podzieliłyśmy to tak na 4 kategorie. Na taki szybki czas gojenia się, na taki przeciętny, średni, długi i ciężki do określenia, bo też tak jest przy niektórych przekuciach. Jeśli chodzi o te miejsca, które goją się najszybciej, czyli mówimy tu o czasie około 1,5–2 miesięcy, to są przede wszystkim wędzidełka, te w wargach, wargi górnej, dolnej i pod językiem. Też centralne przekucie języka goi się około 2 miesięcy. Płatki uszu należą do tych, które właśnie pięknie i szybko lubią się goić. Niektóre miejsca intymne i dermale. Dermale lubią się bardzo szybko goić, jeśli nic im nie stoi na tej przeszkodzie. Teraz powiedz, co tak przeciętnie się goi. Przeciętnie goi się nos, zarówno przegroda, jak i płatek, brew, wargi i sutki. Tak. I to jest czas tak mniej więcej do 3 miesięcy. Dokładnie tak, dokładnie. Długo goją się przede wszystkim chrząstki ucha, zwłaszcza te przekucia trochę bardziej skomplikowane, czyli na przykład industrial, który jest pod kątem, ale też zwykły helix, czyli takie przekucie tego typu potrafi się goić nawet do 6 miesięcy i uważa się to za normę. Z takich innych przekuć to policzki zdecydowanie, z tego względu, że jest to przekucie bardzo długie i lubi się zakażać od przytulania i od poduszki. Niestety, to smutne jest bardzo, że przytulanie może działać czasami na niekorzyść. Tak. A co się goi różnie? Różnie się goi goją pępki oraz przekucia powierzchniowe. Jest to uzależnione od tego, że są to głębokie przekucia i są to też takie miejsca. Przede wszystkim miejsca, które albo są często dotykane naturalnie przez nasze ciuchy i tak dalej, albo są to ruchome miejsca. Tak jest na maksa ruchome i z tego często się bierze to, że lubi się długo goić, ale nie zawsze, bo może to być czasami i 2 miesiące i będzie wszystko git, a czasami nawet i pół roku i trochę dłużej i nadal, ale jeśli nadal to postępuje i jest wszystko w porządku, no to można powiedzieć, że to jest w granicach normy. Tak. Dobra. Dziękuję. Dziękuję. Musisz wracać do pracy. Ale Ci buziaczka dałam, zobacz. Widzisz? Nie widzę. Masz to może. No mam buziaka. I bardzo Was zachęcam do subskrybowania kanału Ewy. Możecie to zrobić klikając w taki czerwony przycisk zaraz koło miniaturki potworka. Tak, na dole pod filmem, pod opisem jest. No. A jeśli Wam się coś nie pojawia, a subskrybujecie, to zawdzięczamy to YouTube'owi i wtedy musicie kliknąć na takie zębate koło i tam zaznaczyć, że mailem to przychodzi. No dobrze, to dziękuję. Dziękuję. A ten możesz od razu się zobowiązać, że jakieś przekucie Ci zrobimy? Ale nie teraz, nie, tylko tak. Wariat ci przecież mamy robić. No coś tam mamy robić. Bo bardzo dużo na pewno osób chce zobaczyć. Jak znowu Maja się szpeci. Tak, tak. Szpecą nie ma i będzie. Dobra. To się zobowiązuje. Ekstra. No. Dzięki. Pa. Cześć.